Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morsz, to druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Jan Krzysztof Bielecki, były premier, prezes PKO SA, obecnie szef Rady Gospodarczej przy premierze. Jan Król był wicemarszałek Sejmu, członek Rady Głównej Business Center Club i Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na rynkach papierów wartościowych zielono w tej chwili od góry do dołu. Niewielkie wzrosty, ale jednak i 20,35%. Nieco wyższe wzrosty w Europie Zachodniej. W tej chwili z walutami, no cóż, no właściwie stabilnie można powiedzieć. Frank szwajcarski 0,09% do góry, 3,52, czyli cena się praktycznie nie zmieniła. Euro 0,04% na minusie, 4,15, cena dolara amerykański 0,06% na minusie, cena 2,88 i funt brytyjski 0,02% także minusowo, cena 4,69 zł. EKG. Czy jesteśmy dzisiaj bogaci czy biedniejsi? Kto zaczyna? No, ja już powiedziałam, że jesteśmy bogaci, ale jedno zastrzeżenie, bo to jest zawsze po takim stwierdzeniu, że się bogacimy, mamy protesty ludzi, którzy ubożeją, bo na przykład stracili pracę, bo na przykład dzieci wysyłają do szkoły, a książki są drogie i tak dalej. I trzeba się z tym liczyć, że to bogactwo jest różnie dzielone, bardzo przeważnie, bardzo nierównomiernie. Ale, tak, ze statystykami bywa, no proszę Państwa. Ale najistotniejszą kwestią jest to, że dobrobyt to jest to, co nam samym by całkowicie wystarczyło, gdyby nie to, że sąsiedzi już większość z tego posiadają. Więc to jest też ta siła motywacyjna. Czyli jeżeli mamy, ale inni mają więcej. Śmiało, pani profesor, śmiało. A inni mają więcej, to chcemy mieć jeszcze więcej. To jest naturalne. No i to jest ta motywacja. Ale ja bym dołożył jeszcze jeden element do tej pierwszej części dyskusji, ale który też się wiąże z bogactwem. Znaczy Polacy jawią się w tej chwili jako jeden z najbardziej pracowitych w ogóle narodów. Poza tą tendencją, że z pesymizmu przechodzimy w taki stan bardziej optymistyczny jako społeczeństwo, to również jesteśmy według wszelkich badań bardzo zapracowanym narodem. I to jest oczywiście przesłanka i bogacenia się, i przesłanka chyba do tego optymizmu większego. Ale też najcenniejszym dobrem na świecie jest czas wolny, więc jakość życia. Pani profesor, no ale przecież, żeby być bogatym, trzeba pracować, a potem dopiero odpoczywać. Taka jest kolejność. Ale sztuką jest, proszę Państwa, żeby zarobić, ale się nie narobić. O, to idzie Pan, Panie Marszałku. Każdy to tak byśmy się chcieli zbyt idealnych modeli życia. No tak, no przez 20 lat nam bogactwo wzrasta, bogactwo narodu. Co do tego nie mamy wątpliwości. Że wzrasta nierównomiernie, no to też wiemy. Więc póki co, panie redaktorze, to jest, pańskie pytanie jest mało podchwytliwe, muszę powiedzieć, ponieważ Polska rośnie i odpukać chciałoby się, żeby przynajmniej jeszcze do końca tej dekady ten wzrost był taki wyraźny, wsparty też tą nową, miejmy nadzieję, perspektywą unijną, jak to mówią, czyli tymi środkami z Unii Europejskiej. Na marginesie chciałbym panu premierowi powiedzieć, że nie ma obowiązku, żeby odpowiadać na to pytanie. Także spokojnie, skoro jest mało podchwytliwy, nie ma obowiązku, ale skoro pan odpowiedział. On jest stałym elementem gry, więc podchwytliwy. Tak, no zawsze spodziewamy się od pana redaktora najtrudniejszych pytań jednak. EKG. To będzie trudne pytanie, panie premierze. Dlaczego się boicie reformy mundurówek? Reforma mundurówek dopiero po wyborach. Emerytury mundurowe nie będą w ZUS. Staż uprawniający do otrzymania świadczenia ma wynosić 25 lat. Resztę szczegółów reformy uzgodni nowy rząd. Rząd i związki zawodowe poinformowały, że przerywają rozmowy na temat reformy emerytur mundurowych na czas kampanii. Związkowcy nie zgodzili się na wprowadzenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania emerytury na poziomie 55 lat. Postulują, by było to 50 lat, czyli rząd proponował 55, związkowcy mówią 50 lat i na emeryturę. Po wczorajszym spotkaniu obie strony wydały komunikat. Zgodziły się w nim co do spraw zasadniczych. Najważniejszy punkt przewiduje, że zostanie utrzymany odrębny system emerytur mundurowych i nie ma mowy o wcieleniu go do powszechnego systemu ZUS.
Nowy wynegocjowany system będzie obowiązywał tylko przyjętych do służby. Inni będą mogli do niego przystąpić dobrowolnie. Związkowcy zgadzają się na wydłużenie stażu uprawniającego do uzyskania emerytury mundurowej z obecnych 15 do 25 lat. Reszta porozumienia ma być wypracowana z nowym rządem. Chodzi m.in. o podstawę wymiaru emerytury. Obecnie wynosi ona 75% ostatniego wynagrodzenia. Związkowcy chcą podniesienia jej do 85% po 35 latach służby. Rząd nie jest temu przeciwny. Proszę Państwa, kiedy poprzednio dyskutowaliśmy na temat emerytur służb mundurowych, ukazał się taki komunikat Związku Zawodowego Policjantów w Poznaniu. Można powiedzieć, że to był taki w stylu esbeckim raport na temat tego, o czym tutaj mówiliśmy. To on brzmiał jak donos, ten raport. Ja dostałem od pani profesor Elżbiety Mączyńskiej, bo ona się wypowiadała w tej sprawie. Jeśli chcecie teraz napisać, związkowcy drodzy, tak, ja potem dostałem, to był właśnie obelżywie, można powiedzieć, ten raport pod naszym adresem, tak jakbyśmy nie mieli prawa się wypowiadać w tej kwestii, więc związkowcy zakwestionowali to, co ja mówiłem, bo miałem wątpliwość, dlaczego to niby związkowcy w ogóle decydują o systemie emerytalnym przyszłych. O to chciałem właśnie powiedzieć. W imieniu kogo wypowiadają się przyszłych policjantów i zadałem takie pytanie. Nie, no dlaczego to szeroka publiczność, 14 milionów pracujących nie może negocjować z rządem swojego systemu emerytalnego, tylko Sejm, wybrany Sejm, organ przedstawicielski uchwala stosowne ustawy i wymyśla system emerytalny dla całej reszty. Czy to nie jest zbyt daleko idący kompromis już w tej chwili, panie premierze? Miało być 25 lat, tutaj okazuje się, znaczy 55 lat, do 50 lat skracamy ten wiek emerytalny. 85%, jeśli tak człowiek normalny usłyszy, kurczę, no pracuję 40 lat, a zapowiadają mi, że ja dostanę 35%, ostatni, moja emerytura będzie wynosiła 35% ostatniej mojej płacy, a tutaj z budżetu 85%, no na Boga, no coś tutaj jest nie tak. No, panie redaktorze, wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta, że lepiej niczego nie robić w pośpiechu i myślę dlatego te prace zostały zatrzymane, a równocześnie, że rzeczywiście jest dosyć interesująca sprawa, że związkowcy wypowiadają się o przyszłych pracownikach, którzy niekoniecznie muszą być związkowcami, no ale to może taka nasza specyfika. Natomiast jest też bardzo dużo lęku wśród policji, bo jak gdyby cały czas nie dostrzegają tego, że propozycja rządowa jednak polega na tym, że musimy od jutra zbudować nowy system, żeby nie być w sprzeczności z konstytucją i ten system musi być rozsądny i wy, jeżeli chcecie, to będziecie w starym, a jeżeli będziecie chcieli inaczej, to możecie być w nowym. I wydaje się, że taki prosty przekaz zupełnie się nie przebił do świadomości, więc już zostawmy lepiej w spokoju to wszystko. Jest gorączka wyborcza, każdy tu będzie próbował z tego własną pieczeń upiec. Ktoś będzie musiał niewątpliwie do sprawy wrócić. Ja tutaj będziemy się różnić z Janem Krzysztofem, ponieważ uważam, że 4 lata kolejne zostały stracone w tej sprawie. To znaczy ja przypomnę, że pan wicepremier Schetyna jako minister z MSWiA podjął temat. Potem oczywiście gdzieś on został rozmyty, pan minister został zmieniony. Michał Boni jeszcze niedawno zapowiadał, że jednak będzie sprawa rozstrzygnięta przed wyborami. Powiedzmy sobie szczerze, ja nie chcę, że straciliśmy 15 lat w tej sprawie, bo to można było załatwić dużo dawniej. I kolejne 4 lata stracone. I a propos właśnie jakości rządzenia, które nie jest najgorsze, ale to jest taki obszar, który pokazuje, że nie jest dobre. Ponieważ paradoks polega na tym. Mój znajomy oficer policji przeszedł na emeryturę w wieku 47 lat. Proszę sobie wyobrazić, że on dostał emeryturę wyższą niż pensję ostatnią. Ponieważ tam jest taki mechanizm, że liczy się też taki dodatek i w momencie, kiedy jest decyzja o przejściu na emeryturę, dają maksymalną wysokość tego dodatku funkcyjnego, który wchodzi jako w pełni do podstawy emerytury. I on mówi, słuchaj, no jest to sytuacja nienormalna. To mówi, i chciałbym jeszcze pracować, co więcej. Tak. Okazuje się, że właśnie jest to paradoks. To nie tylko, że 80% gdzieś wyższą dostają
emerytura aniżeli pensja ostatnio. I to jest paradoks tego całego systemu i znowuż kolejne 4 lata straciliśmy. Oby w ciągu pierwszego półrocza ta sprawa została załatwiona po wyborach, panie premierze. No ale to pewnie nie będzie, bo to jest sprawa trudna. Ale jak? Ale wszystkie trudne są sprawy. Pani profesor, trudna czy oznacza, że nie, czy nie będzie kandydatów do policji, jak będzie nowy system funkcjonował? Będą. Skąd takie założenie funkcjonuje, że policja się rozleci, że wtedy, kiedy pracują. Uciekają w sytuacji, I żeby podstawa emerytury była wysoka. I trzeba poprosić, są nędzni. Policjanci uciekają wtedy, kiedy są niepewność. Panie marszałku. Jest ciągła zapowiedź, że będzie zmiana pensje systemu. Policjantów są nędznie, policjanci są nędznie opłacani. I co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. I stąd być może, na pewno stąd ten taki roszczeniowy stosunek do przyszłości, do przyszłej emerytury, prawda? Żeby ona była w miarę wysoka, bowiem ta podstawa, od której się liczy tę emeryturę, nie jest. Ale to nie wysoka. Tylko chodzi o kwestie pensji. Chodzi o ich wyposażenie, o ich warunki pracy. Wystarczy się przejść na jakiś pierwszy, lepszy posterunek, zobaczyć, jak oni są wyposażeni. No, naprawdę, przy takim wyposażeniu nie mają szans często z bandytami, więc to dodatkowo powoduje, że ten zawód jest jednak obarczony dużym ryzykiem. Poza tym tutaj pokutuje ciągle jeszcze taki model życia, który jest bardzo powszechny w Polsce. Ja trochę po terenach i w armii Mazur jeździłem w czasie wakacji, Pomorza też. Masę ludzi spotkałem, pracujących, ale emerytów. Znaczy to jest ten model być na emeryturze i pracować. Przecież ale jaki masę Każdy z tych policjantów potem będzie pracował. Pracuje. Jako w tych właśnie, przecież ta Agencja Ochrony i tak dalej. 40-letni mężczyzna nie pracował. Agencje Ochrony zatrudniają prawie 300 tysięcy ludzi w tej chwili w Polsce. Plus, a policjantów jest około 100 tysięcy. Więc z tym trzeba, warto by skończyć. Proszę Państwa, na temat emerytur policyjnych będzie dzisiaj jeszcze mowa w Radiu Tok FM. O godzinie 16, kilka minut po 16, gościu będzie w radiu przewodniczący Związku Zawodowego, Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów, pan Duda i pewnie trochę szerzej na ten temat się wypowie, no, z punktu widzenia oczywiście związków zawodowych. EKG. Możemy przejść, proszę Państwa, już do części zdziwieniowej. Deweloperzy wzrosną ceny mieszkań. To mnie zaskoczyło dzisiaj. Firmy budowlane bronią się przed nowym prawem wprowadzającym obowiązek zakładania funduszów powierniczych i uzyskiwania gwarancji bankowych. Ostrzegają, że może to wywindować ceny za metr kwadratowy o 2-4%, ale duża podaż lokali zahamuje ten... No właśnie, czyli nie wzrosną. To jest coś niewiarygodnego. Jak ja słyszę coś takiego, że to jako szantaż, to absolutnie, jak szantaż brzmi. I to się co pewien czas pojawiają takie tytuły, które absolutnie nie mają uzasadnienia w sytuacji na rynku. Natomiast no to oczywiście jest skierowane do naiwnych, którzy w to uwierzą. Przypomnijmy, chodzi o nowe prawo, proszę Państwa, które będzie chroniło tych, którzy kupują mieszkanie, którzy wpłacają wcześniej pieniądze na mieszkania, których jeszcze nie ma, które jeszcze nie zostały wybudowane. No jest to ewidentny szantaż i takiemu szantażowi nie wolno się absolutnie poddać. Poza tym w tej chwili nie ma potrzeby wpłacać na mieszkanie istniejące. No, są mieszkania istniejące. Wolne, na pniu. Więc oczywiście były przypadki, znam osobiście takie przypadki ludzi, którzy stracili pieniądze przez wpłatę na tak zwaną dziurę w ziemi, a potem bankructwo dewelopera, ale w tej chwili ta sytuacja odmieniła się. Znaczy, ustawa na ten temat, proszę mnie, w tej sprawie będzie głosowana dzisiaj wieczorem w Sejmie. Mam nadzieję, że zostanie przegłosowana. Jakimś takim rzutem na taśmę. To pieniądze, no tak. To jest dobra ustawa i to jest potrzebna zmiana, bo właśnie najważniejsze jest to, żeby cały czas podnosić poprzeczkę, jeżeli chodzi o jakość jak gdyby w ogóle działania tej polskiej gospodarki, że rozumiemy, że 20 lat temu deweloper nie miał pieniędzy, więc chodził od ludzi, zbierał, budował i potem im sprzedawał mieszkania. No ale to nie jest forma, na jakiej się buduje mieszkania we współczesnym świecie, więc przejście na ten wyższy poziom, podniesienie tej poprzeczki, bezpieczeństwo dla klienta, rachunek powierniczy,
w ogóle sprzedawanie mieszkań ludziom w tym momencie, kiedy one są prawie gotowe do odbioru. To wszystko są oczywiste rzeczy w świecie zachodnim i u nas też musi się ten rynek zmieniać i deweloperzy do tego rynku też muszą się dostosowywać. Informacje Radia Tok FM, po informacjach wracamy do EKG.